Witajcie, witajcie kochani w dzisiejszy wtorkowe popołudnie. Witam się z wami taką śliczną, malutką kawusią w takiej cudownej, malutkiej filiżaneczce. Słuchajcie, filiżaneczka ma, myślę, że gdzieś około 100 lat, jeśli nie więcej. Jest to filiżanka, którą dostałam oj, bardzo, bardzo dawno temu od mojego teścia. Myślę, że z 15 lat temu pewnie tak było. Jest to typowa filiżanka do espresso. Nawet, słuchajcie, nie wiedziałam, że kiedyś piło się espresso w takich małych filiżaneczkach, ale najwyraźniej się piło. Ja kawą interesuję się już od kilku lat, ale wtedy, kiedy dostawałam tą filiżankę, to piłam po prostu kawę z ekspresu przelewowego albo kawę po turecku z mlekiem. Na pewno wtedy nigdy w życiu nie napiłabym się espresso, bo by mi wykręciło twarz w drugą stronę. A tutaj, słuchajcie, zobaczcie, to jest takie malusieńkie cudeńko. Ja na co dzień z takiej porcelany nie pijam, ale filiżankę do espresso mam tylko jedną i powiem wam, że zaczęłam w niej pić właśnie dlatego, że nie mam innej, a z czasem moja miłość się pojawiła do tej filiżanki, a obecnie ją uwielbiam. Także tato, bardzo ci dziękuję za tą filiżankę. Pewnie ty już sam nie pamiętasz, że mi ją kiedyś podarowałeś, a ona nabiera mocy urzędowej i jest coraz piękniejsza. Wiecie, nawet nie wiem skąd ona jest. W każdym razie jest to polska filiżanka. No i niestety nie przeczytam. Jak wypiję, to przeczytam. Co to jest za manufaktura? Bo być może to wcale nie jest manufaktura. Nie wiem. Ale espresso w godzinie 14:30 to jest zawsze dobry sposób na to, żeby się delikatnie pobudzić. Pogoda to jest dzisiaj przedziwna. Albo leje, albo ostro świeci. W tej chwili jest tak gdzieś na pograniczu, ale jest bardzo ciepło. Bardzo ciepło jak na te dni, które były do tej pory, kiedy było potężnie zimno. A już wam mówię, ile w tej chwili jest wełku. W tej chwili wełku jest 25 stopni, na jutro zapowiadają 24. Na piątek 31. Boże, jak żyć. No ale zobaczymy, nie ma się tutaj straszyć, bo co rano patrzę na pogodę, to na co innego pokazuje. Także spoko, spoko. Co ma być, to będzie. Nie ma się to stresować. Gaba nas zamknęła na balkonie, żebyśmy z Larą, bo my tu z Larą jesteśmy, żebyśmy mogli sobie spokojnie pod was pogadać, bo w pokoju jest Przemek, który słucha muzyki i już byśmy sobie nie pogadali. A chciałam wam powiedzieć, że będę dzisiaj robiła pyszny obiadek. Zaraz idę. Właśnie chciałam się wspomóc energetycznie tą kawą, a za chwilę idę robić pyszny obiadek. A pyszny obiadek na taką porę to jest w moim wypadku jakaś sałatka. A żeby przekonać do tej sałatki Przemka, żeby on się po prostu nią najadł, bo Przemek bardzo chętnie kanapki, ale wiecie, kanapki, które są do mięska. A ja chciałam uniknąć robienia mięska. Więc, znaczy mięsko w tej sałatce będzie, ale chciałam uniknąć bawienia się z tym mięsem w to gorąco, bo mi się wcale, przepraszam, nie chcę w tej kuchni siedzieć. Mi się nigdy nie chce siedzieć w kuchni. Kuchnia to jest dla mnie dopust Boży. Ja owszem, bardzo lubię gotować pod warunkiem, że nie muszę, bo jak muszę, to nie chcę. Najchętniej właśnie w takie dni jak dzisiaj, kiedy jestem wcześniej w domu, bo Mateusz mnie zmienił. I mogę sobie spokojnie iść do kuchni i bez pośpiechu coś zrobić. Ale nie powiem, smażenie mięsa w upale nie jest moją ulubioną czynnością. Dlatego kupiłam nuggetsy gotowe w Polo. Nic nadzwyczaj zdrowego, ale sprawdza się w tym przypadku. Ja je po prostu upiekę w piekarniku, te moje nuggetsy. I będą one robiły za właśnie wkładkę mięsną do tej sałatki, a do sałatki to się tam, wiecie, da wszystko, co tylko może być. Mam oryginalną grecką fetę, ostatnio też w Polo kupowałam, nie wiem, chyba jakiś grecki tydzień było i właśnie dam dużo sałaty, pomidorów, mam oliwki nadziewane migdałami, które kocham, no chyba, że już zażarli, to ich nie ma. Mam pomidory w oleju, w oliwie,
gotuję jajka i tak sobie wszystko pokroję, pokroję, pokroję. Dodam właśnie te... Dzień dobry. Pokaż nocha. I tak sobie wszystko pokroję i zrobię to oczywiście na zimno, bo chciałabym, żeby nuggetsy też nie były gorące, żeby się wystudziły, żeby po prostu można było to tak wszystko razem w jednej temperaturze sobie zjeść. A na razie upajam się tą cudowną pogodą, cudowną w tym sensie, że nie pada i nie jest zimno. Wiecie, 3 dni mi schło pranie na balkonie i to nie na balkonie odkrytym, tylko na balkonie zamkniętym. Pod dachem, ze ścianami, więc nic na nie nie padało, tylko po prostu wilgoć z powietrza i nie wyschło. 3 dni i nie wyschło i doschło w ciągu godziny, półtorej. Dzisiaj oczywiście, jak słońce wyszło, słońce działa cuda. No, także kończę sobie tą kawusię i idę gotować jajka i robić, i wstawiać nuggetsy do piekarnika. I taki będzie dzisiaj film o niczym, czyli o sałatce z nuggetsami. Bardzo niezdrowej, z nuggetsami. Ale wiecie, co dzisiaj mam gdzieś, czy one są zdrowe, czy niezdrowe. Mam ochotę na sałatkę z nuggetsami. I takąż też uczynię. A jak chcecie, żeby była keto, to sobie obdłubcie z nuggetsów panierkę. Ewentualnie usmażcie sobie kurczaczka. A ja się jeszcze trochę ponapawam tym balkonikiem. Wasze zdrówko, kochani. Zobaczcie, chyba przesadziłam z ilością składników, jak słowo daję. Będę to układać na tej miksie sałat. Do tego mam właśnie upieczone nuggetsy. Mam pokrojone ogóreczki zielone, ogóreczki konserwowe. Pomidorki to jest w tej chwili bawole serce, jajka, apetina, apetina arla, już nie będę dodawała, Boże drogi, suszonych pomidorów, ponieważ one tutaj są właśnie w tym serku. I do tego mam jeszcze sos tysiąca wysp, jeżeli ktoś będzie chciał jamones, to jamones. I do tego jeszcze mam oliwki zielone z migdałami, które kocham i normalnie wyżarłabym całe opakowanie, szkoda, że są takie drogie. No, także pokroję tylko te jajka jeszcze, bo jajka są niepokrojone. I układam całość na tym oto miksie sałat i zaraz będziemy kurcz konsumować, a to tak pachnie. No i tak wygląda, gotowe, kochani. To jest tylko posolone i popieprzone i jest taka aromatyzowana oliwa z sera feta, więc prawdę powiedziawszy myślę, że będzie trochę jeszcze jałowa, w związku z tym tutaj keto sos tysiąca wysp dla co niektórych, czyli dla mnie i podejrzewam dla Przemka, bo chyba woli czysty majonez. Zobaczcie, czym się różni. To jest moje czy tam Przemka, nieważne. W każdym razie, czym się różnią te dwie sałatki od tej? Różnią się tym, że u Gaby nie ma żółtek, ponieważ Gaba nie je żółtek od dziecka. Nie wiem, co się stało. Zje całą jajecznicę w całości, natomiast jak jest osobno żółtko i białko, nie da się to oddzielić, to nie zje żółtka. No, także tak się to prezentuje i Gaba mówi, że język już jej do tyłka ucieka, w związku z powyższym idziemy jeść. A z Wami się już żegnam. Jeżeli macie ochotę, to wypróbujcie. Zresztą to nic nadzwyczajnego. Wszystko, co było w lodówce, wymieszane i przepyszne jest, to Wam obiecuję. Buziaczki, pa pa!